Cześć. Ponad półtora roku temu mój syn wymęczył zakup pierwszej w życiu drukarki 3D. Ja nie widziałem w tym większego sensu na daną chwilę, ale ostatecznie stwierdziłem, że obycie młodego z nowymi technologiami w przyszłości może zaprocentować. Syn w większości sam uzbierał na tę drukarkę, ale wspólnie analizowaliśmy, co wybrać i co najbardziej opłaca się kupić na pierwszą przygodę z drukiem 3D w kwocie do 1500 zł. Wybór padł wtedy na drukarkę Clearty Ender 3S1, za którą w maju 2023 roku zapłaciliśmy około 1300 zł. Okazało się, że dla ówczesnego 9-latka złożenie, uruchomienie i skalibrowanie drukarki do pierwszego wydruku było poza zasięgiem jego umiejętności, dlatego na początek sam musiałem wgłębić się w temat i pomóc mu w pierwszych krokach z tym urządzeniem. Pierwsze wydruki z drukarki 3D były dla mnie mniej więcej jak spełnienie marzeń z dzieciństwa o posiadaniu zaczarowanego ołówka. Syn szybko załapał, o co chodzi, i dalej już starał się radzić sobie sam z eksploatacją tej drukarki, która nie była pozbawiona problemów i ograniczeń. Wymagała sporo uwagi i eksperymentów, aby wydruki były zadowalające, a czasami aby w ogóle były. Minęło półtora roku i syn znowu się odpalił. Tym razem na zmianę drukarki, bo stara drukarka doprowadzała go momentami do szewskiej pasji. Pokazał mi, co sobie wymarzył. Obejrzałem z nim kilka filmów z testami drukarek firmy Bamboo Lab i doznałem szoku, że w cenie niespełna 1000 zł, czyli 300 zł mniej niż kosztowała poprzednia drukarka półtorej roku temu, aktualnie dostajemy drukarkę, która jest o lata świetlne bardziej zaawansowana technologicznie. Oznajmiłem synowi, że jak sprzedamy starą drukarkę, to dołożę mu do tej nowej drukarki. Postanowiłem wystawić starą drukarkę na OLX i doznałem kolejnego szoku, jak bardzo te drukarki straciły na wartości przez te półtora roku. Aktualnie używaną sprawną drukarkę Ender 3S1 można kupić w przedziale 400 do 600 zł. Naszą sprzedaliśmy za 550 zł. W międzyczasie dokładnie przeanalizowaliśmy, czego synowi potrzeba, i stwierdziliśmy, że nie potrzebuje robić dużych wydruków powyżej 18 cm i z powodzeniem zadowoli go model Bamboo Lab A1 Mini, który kosztował w polskiej dystrybucji 940 zł. Jednak apetyt urósł w miarę jedzenia i wybraliśmy wersję A1 Mini Combo, czyli dodatkowo z inteligentnym, automatycznym podajnikiem 4 filamentów, tak zwany AMS, dzięki czemu będzie możliwość druku wielokolorowego. Kalkulacja była prosta. Gdybyśmy chcieli dokupić za jakiś czas osobno ten podajnik, to zapłacilibyśmy za niego według aktualnej ceny około 1200 zł. Natomiast w zestawie z drukarką jego cena wynosi około 600 zł. Stwierdziłem, że tym razem całą operację rozpakowania, instalacji i uruchomienia zostawię mojemu niespełna 11-letniemu synowi, aby przekonać się, czy rzeczywiście to wszystko jest takie przemyślane, proste i intuicyjne, jak zachwalają to w internetach. Pomimo tego, że dołączona instrukcja była tylko w języku angielskim, nie sprawiło to żadnego kłopotu, ponieważ wszystko jest dokładnie pokazane na rysunkach. Kilka śrubek, które musimy gdzieś wkręcić, są posegregowane i dokładnie opisane w woreczkach. W zestawie są dwa klucze typu imbus, którymi wszystko zmontujemy jak należy. Tak naprawdę drukarkę bez podajnika filamentów można wyjąć z pudełka i przygotować ją do uruchomienia w 5 minut, wykręcając 4 śrubki od blokady osi X i przykręcając 3 inne śrubki. Mojemu synowi cały montaż zajął kilkanaście minut ze względu na podajnik AMS. Po złożeniu i włączeniu drukarki, na początek musimy ją połączyć z naszą domową siecią Wi-Fi przy pomocy dotykowego, kolorowego ekranu w drukarce. Następnie musimy zainstalować aplikację Bamboo Handy w telefonie i sparować naszą drukarkę z aplikacją. W następnym etapie włączy się kalibracja drukarki, która łącznie trwa chyba kilkanaście minut. O wszystkim, co się aktualnie z naszą drukarką dzieje, na bieżąco wyświetlana jest informacja na ekranie. W tym czasie możemy sobie spokojnie spijać kawę, nie musimy niczym kręcić, regulować, poziomować. Drukarka wszystko robi sama. Po zakończeniu kalibracji drukarka wyświetliła jeszcze komunikat, że należy nasmarować oś Y, czyli szyny pod blatem. Oczywiście do zestawu dołączona jest tubka ze specjalnym olejem, a skanując kod QR obok tego komunikatu, przenosimy się do strony z dokładną instrukcją, jak to poprawnie wykonać. Kolejnym etapem zbliżającym nas do puszczenia pierwszego wydruku 3D jest załadowanie filamentów na podajnik AMS.
Oryginalne filamenty Bamboo Lab posiadają tagi NFC, w których zapisany jest kolor i rodzaj materiału, więc drukarka wszystko ustawi sobie sama. Nie zamawialiśmy jeszcze filamentów od Bamboo Lab, bo zostały nam stare filamenty od poprzedniej drukarki i dlatego po załadowaniu musimy sami w aplikacji lub menu drukarki ustawić kolor i rodzaj filamentu na odpowiednim podajniku. Filament wsuwamy zgodnie z tym, co pokazuje nam instrukcja. Jak czujnik wykryje wsuwany filament, to mechanizm zaczyna go wciągać i zostawiamy go. Drukarka dalej sama będzie wiedziała, co z nim zrobić, ile go wciągnąć, kiedy go odciąć, wycofać itd. W końcu zapuściliśmy pierwszy wydruk i doznaliśmy szoku. Drukarka ma olbrzymie przyspieszenie i szybkość druku i chyba będę musiał pomyśleć o jakimś stabilniejszym meblu lub o innym jej ustawieniu, ponieważ cały regał dosyć mocno się trząsł podczas pracy drukarki. Drukarka potrafi drukować z maksymalną prędkością 50 cm na sekundę. Kuter Benchy wydrukowany został w 15 minut i wcale nie był drukowany z maksymalną prędkością 166%, tylko z domyślną 100%. Dla porównania, stara drukarka drukowała ten sam model w około 1,5 godziny. A jak porównałem sobie do tego jakość wydruku, to miałem wrażenie, jakbym przesiadł się z 20-letniego Fiata Seicento do nowego auta klasy średniej z automatyczną skrzynią biegów. Popatrzcie, jaka różnica. Dużym atutem drukarki jest też jej głośność. Jest ona znacznie cichsza od poprzedniej drukarki, którą używał mój syn. System druku wielokolorowego działa świetnie, ale trzeba pamiętać, że przy tego typu wydrukach musimy uzbroić się w cierpliwość, ponieważ proces zmiany koloru filamentu dla danej warstwy trochę trwa. Drukarkę możemy obsługiwać na trzy sposoby. Lokalnie przez wbudowany w drukarkę dotykowy ekran, zdalnie, z dowolnego miejsca na ziemi, z dostępem do internetu za pomocą aplikacji Bamboo Handy na smartfonie oraz Bamboo Studio na laptopie z Windows lub Mac OS. Z czego ta ostatnia opcja umożliwia nam najszerszy zakres obsługi drukarki. Drukarka wyposażona jest w kamerę, dzięki której możemy podejrzeć zdalnie, co dzieje się na stole, ale też nagrać timelapsy z naszych wydruków. Niestety, kamera transmituje obraz z prędkością tylko pół klatki na sekundę, co jest trochę irytujące, natomiast zapisywanie timelapsów wiąże się ze znacznym wydłużeniem czasu wydruku, bo aż o około 40%. Spowodowane jest to tym, że po każdej wydrukowanej warstwie głowica drukująca ustawia się w pozycję startową, aby zdjęcia do timelapsa miały jednakowy układ, a jedyną zmienną były przyrastające warstwy wydruku. Dla przykładu wydruk tego miecza z timelapsem trwał około 5 godzin, natomiast bez timelapsa trwałby niecałe 3 godziny. Kamera w słabym oświetleniu, pomimo lampki doświetlającej, nie zapisuje obrazu w jakiejś akceptowalnej na dzisiejsze czasy jakości. Być może dodatkowe oświetlenie stołu poprawiłoby jakość tych nagrań. Dodam jeszcze, że timelapsy zapisują się na karcie pamięci dołączonej do drukarki i możemy je obejrzeć lub ściągnąć na dwa sposoby. Przekładając fizycznie kartę pamięci do naszego komputera lub zdalnie, ale tylko przez aplikację Bamboo Studio na naszym komputerze. Na karcie pamięci zapisują się też wszystkie projekty, które wysyłaliśmy do drukowania oraz znajdują się tam załączone przez Bamboo Lab m.in. modele narzędzi do wydruku, które ułatwiają nam podstawowe czynności związane z obsługą i konserwacją drukarki. Producent zadbał też o szczegółowy i bardzo czytelny poradnik związany z konserwacją drukarki. Dostępny jest na ich stronie i warto się z nim zapoznać, aby nasze urządzenie działało długo i bezproblemowo. Wszystkie części zamienne, akcesoria i materiały do konserwacji są bez problemu dostępne w sklepie Bamboo Lab w niewygórowanych cenach. Oczywiście, jak ktoś ma ochotę, to na własną odpowiedzialność może pokusić się na szukanie tańszych zamienników, na przykład na AliExpress. Zabawną ciekawostką jest fakt, że drukarka odgrywa melodyjkę podczas startu i zakończenia wydruków, która nie jest generowana przez żaden głośnik, a za pomocą trzech silników odpowiadających za ruch poszczególnych osi.
Wprowadzane są one w odpowiednią częstotliwość, generującą dosyć głośny i ciekawy dźwięk. Na stronie mamy też instrukcję, jak zmienić te muzyczki i pobawić się w kompozytora. Oczywiście, jeżeli denerwują nas takie dźwięki, to możemy je wyłączyć. Aplikacje Bamboo Handy i Bamboo Studio korzystają z zasobów serwisu MakerWorld, w którym społeczność wrzuca ciekawe projekty tworzone także pod wydruk wielokolorowy. Możemy wybrać sobie jakiś ciekawy projekt i uruchomić jego wydruk jednym kliknięciem zdalnie, pod warunkiem, że nasza drukarka jest włączona w trybie standby. Sami też możemy tworzyć lub modyfikować istniejące projekty w programie Bamboo Studio i dzielić się nimi w serwisie MakerWorld, zbierając przy tym punkty, za które możemy kupić ciekawe płatne projekty lub akcesoria, czy wymienić je na karty podarunkowe o wartości 40 euro. Na tę chwilę jesteśmy z synem pod ogromnym wrażeniem, jak olbrzymia różnica jest w komforcie użytkowania tej drukarki w porównaniu do poprzedniej. Drukowanie na niej to czysta przyjemność. Na pewno nagram jakiś film, jak pojawią się pierwsze problemy, np. konieczność wymiany głowicy drukującej czy innych elementów ulegających zużyciu. Gdyby ktoś był zainteresowany zakupem takiej drukarki, to linki do sklepu umieszczam pod filmem. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Postaram się w miarę możliwości szybko na nie odpowiedzieć. Do zobaczenia. Cześć.